I siemano, z tej strony Jasiek i witam was w ostatnim odcinku z gry Jack Orlando. Jesteśmy aktualnie w bazie wojskowej, z której to musimy się jakoś wydostać, więc otwieramy ogólnie tutaj klapę od skrzynki z narzędziami, z której to Jack wyciągnie co? Wyciągnie toporek, którego to używamy tutaj na zamku, żeby wyjść z tego hangaru. Jep, pięknie, Jack normalnie ma tyle siły, że to ma taką parę w łapach. Miejmy nadzieję, że się zmieści szczególnie w pół godziny, postaram się to zrobić jako tako szybciej. Tego musimy się ogólnie przemieścić w tamtą stronę, ogólnie w tamte rewiry, bo tu ogólnie leży drucik, który to musimy za moment użyć, ale musimy się na początek jeszcze raz wrócić do tamtego hangaru. Naprawdę tutaj ten soundtrack ogólnie w bazie wojskowej naprawdę jest tak zajebisty, ocieka taką zajebistością, mam... No, to jest coś pięknego, naprawdę tego soundtracku mógłbym naprawdę słuchać cały czas, bo naprawdę super jest naprawdę super. No i tyle, no i jest naprawdę, ocieka taką zajebistością, to jest głowa ma. Dobra, teraz używam ogólnie tego druta tutaj na animadle, bo musimy sobie ogólnie zrobić wytrych. Majster tutaj wyklepie, popuka trochę i wciepnie wimadło, zegnie trochę, no i już ma klucz ogólnie. No i dobra, dzięki temu... Myślę, że gdzieś zrobię z tego użytek. No ja też już... Bardzo głupi pomysł. Jack, co ty robisz? Schowaj to do płaszcza. Ja nawet wiem, gdzie zrobimy z tego użytek. Zrobimy właśnie użytek w... Można powiedzieć, w tamtym magazynie. W tym właśnie na wprost... Właśnie w hangarze numer 1, w którym to obok którego znaleźliśmy ten drut. Bo Jezu, już się gubię w tym, co mówię. Już nagrywam te 3 odcinki po sobie, już mi po prostu odpierdziela normalnie w czaszce i tyle. A dodatek jeszcze ten epicki utwór przygrywa, no i no to jest coś epickiego po prostu, no dobra. Tu sobie panowie żołnierze przebiegli, pewnie jacyś nowi rekruci. I ubieramy ten, właściwie sorry, musimy jeszcze wziąć ten nieśmiertelnik na początek, bez tego nieśmiertelnika gówno zrobimy. Dobra, i możemy się ogólnie ubrać w mundur oficera. Dzięki czemu nie będzie problemu, żeby gdziekolwiek pójść. No patrzcie, no... No, nieźle. Leży jak garnitur szyty na miarę. No Jack to jest... No Jack, ty jesteś po prostu, no... Konspiracja w 100%. No i właśnie, jakbyśmy nie wzięli tego ogólnie śmiertelnika. Zapomniałem swoich rzeczy, a na dodatek drzwi się zatrzasnęły. No, trzeba będzie ogólnie tam wrócić, ale to będzie za chwilę. Na razie się przejdziemy jeszcze chwilę w tamte rejony ogólnie. Na wschód musimy iść. Znaczy, no, na wschód. Dobrze mówię, na wschód. Na wschód musimy iść. Na razie na południe nie mamy w ogóle co iść, bo nie mamy rzeczy w ogóle. No i dobra, tu się właśnie akurat znajduje kuchnia. Patrzcie, nawet dym się, kurde, no... Ja się jaram tą grą, cały czas się jaram jak dziecko. No nawet, patrzcie, mundur. W mundurze można sobie wszystkie itemy chować. No, ta gra naprawdę to jest... To ocieka zajebistością pod każdym względem. No ta gra, no, została dopieszczona pod każdym, dosłownie pod każdym względem. Fajna sprawa jest taka też, że ta gra wyszła na Steama i można ją za niewielkie, naprawdę... niewielką sumę kupić. I naprawdę ja bym dał każdą cenę za tą grę, bo naprawdę wartą. Dobra, dajemy temu majstrowi tutaj chochlę. Bierz ją. Proszę, myślę, że to pana zguba. O, dziękuję panie majorze. O major. Nie wiem jak się odwdzięczę. Ach, drobnostka. Ale nie ma pan przypadkiem klucza do magazynu? Po swój zapomniałem. Ale rzeczywiście mam. Proszę bardzo. Znaczy w sumie właściwie moglibyśmy jeszcze raz tam iść do tego magazynu, właśnie w tym momencie pójdziemy po swoje rzeczy, ale ja już wolałem to za jednym zamachem zrobić, bo zawsze tak robiłem, że na początek śmiertelnik, bo potem zawsze go zapominałem i tyle. No, sami słyszycie, czy ten soundtrack nie jest zajebisty, no... Jest zajebisty. Jest zajebisty, fuj, naprawdę, to jest to coś pięknego, naprawdę, coś pięknego. Ja będę się w każdym miejscu i o każdej porze
będę się jarał ogólnie tym soundtrackiem. Panie Haroldzie, naprawdę szapoba, szacuneczek za to, co pan zrobił. Za to, że pan stworzył naprawdę wybitny soundtrack do naprawdę wybitnej polskiej gry. Dobra, możemy teraz sobie wejść tutaj ogólnie do magazynu po swoje rzeczy, czyli po te najważniejsze, najważniejszą rzecz, czyli dokumenty. Działać już? Tak? No, teraz mogę zakończyć tę sprawę. No, i bardzo dobrze, teraz możemy ogólnie iść w tamten rejon, gdzie wam wcześniej mówiłem, czyli ogólnie na południe. Północ, południe, zachód, wschód, no, południe, południe. A widzicie, pamiętam jednak kierunki. Dobra, musimy na początek wbić tutaj do tej kantyny oficerskiej. I ogólnie dać tutaj gościowi tanie śmiertelniki. Proszę, myślę, że to się panu przyda. A propos, gdzie znajdę pułkownika Williamsa? Jest u siebie w budynku administracyjnym. Zapodziałem gdzieś swoją przepustkę. Czy mógłby mi pan pożyczyć swoją? Ależ naturalnie. No i właśnie dzięki temu, że daliśmy mu ogólnie śmiertelniki, dostaliśmy przepustkę, na której... To zdjęcie mi strasznie Trynkiewicza przypomina. Nie wiem dlaczego, no ale dobra, dzięki tej przepustce będziemy mogli ogólnie się poruszać bez problemów po bazie wojskowej, no ogólnie po całych koszarach, bez żadnych problemów. No, teraz będzie tutaj koleś, podejdzie na pewno do mnie. Porozmawiamy sobie z nim. Moje uszanowanie, panie majorze. Sieg Heil. Widzicie to? Jak tam służba? Wszystko zgodnie z regulaminem, panie majorze. Prawidłowo. Miło mi to słyszeć. Miło mi to słyszeć. Staram się jak mogę, sir. Staram się jak mogę, sir. Czy w nocy wyjeżdżały jakieś samochody? Tak jest. Zgodnie z rozkazem majora Stewarta wyjechały 3 ciężarówki. A propos, widziałeś dzisiaj majora Stewarta? Widziałeś dzisiaj majora Stewarta? Tak jest. Przyszedł już do pracy. No cóż, dziękuję żołnierzu. Powodzenia. Dziękuję majorze. Ależ proszę cię bardzo, dziękuję majorze. Witam wam. Jak tam w ogóle sytuacja na froncie? No zginęło paru żołnierzy, ale jest ogólnie okej. Dobra, weźmiemy sobie hełm, nie wiadomo na cholerę mi hełm, ale sobie hełm wezmę. Ja bardzo lubię nie chodzić po tej bazie wojskowej. Weźmy sobie hełma. Szkoda, nie mam do tej miał tam jeździć, fajnie by było. No ale dobra. No tam są jakieś gościu. Jeszcze biega z pieskami, pewnie jakiś trening ma. Bardzo fajna chałubica. Już nie wiem, czy to chałubica, czy to działo pancerne było. Czy przeciwpancerne. Teraz nie jestem do końca pewien, bo tak... Tak... Czy to jest jako jedno, czy to po prostu stoją obok siebie. Nie jestem tego do końca pewien. No, ale dobra, teraz możemy wejść tutaj. Dobra, wchodzimy. Przepustkę pan ma? Oczywiście. Trzymaj. Życzę miłego dnia, sir. Ja tobie też życzę miłego dnia, Ave Legiony, sława i chwała serdeczna JP. I tu jest taka tajemnicza muzyczka się włączyła, musimy wejść tutaj. Okej. Okay. Porozmawiać z tym gościem musimy, to jest radiotelegrafistą. Może mi się przypomniała piosenka, zaraz wam ją zaśpiewam. Na rozkaz, majorze! Spocznijcie, żołnierzu, mam do was pytanie. Słucham, panie majorze. Wiecie, o czym traktuje punkt 3 regulaminu? To jest spis kar, panie majorze. Wiesz, co grozi za zaniedbywanie obowiązków? Tak, majorze, ale wydaje mi się, że wykonuję poprawnie swoją pracę. To oj. Tak się tylko wydaje. Mój telefon nie działa poprawnie. Brawo, Jack. Jak to? Tak to? Mam przebicie. Słyszę sekretariat. Zrób coś z tym, dobrze? Oczywiście, panie majorze. Zaraz się tym zajmę. No. Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Tak to właśnie brzmi piosenka radiotelegrafisty. Dobra, teraz musimy ogólnie użyć tej lupy. Ciekawe, czy mają w tej książce mój numer telefonu. No ogólnie nie chodzi o twój numer telefonu, tylko tutaj trzeba troszeczkę pozmieniać. Trzeba wziąć te kabelki. Dobra, bierzemy te kabelki dziwnym trafem. No i dobra, teraz ogólnie musimy tu przejrzeć. Super. Ciekawe, czy... No dobra, no.
Aha, dobra, trzeba było to ręką, bo w pierwszej wersji trzeba było lupą, także do tego... Tak to mniej więcej wygląda. Tu jest numer telefonu Toma. Tylko troszeczkę to się różni, dobra, jeżeli jest numer Toma, dlatego możemy do niego spokojnie zadzwonić. Bierzemy tutaj tą wtyczkę telegraficzną. I dzwonimy do pana Toma. Słucham, Rogers. Dzień dobry panu, jak tam samopoczucie? Halo? Nie bądź taki nerwowy, Tom. Wszystko poszło jak po maśle. A, to ty, przedstawię. Czego się nie robi dla przyjaciół? Jakieś nieoczekiwane problemy? Szczerze mówiąc, nie jest najlepiej. Co się stało, mów? Chce mi się spać jak cholera. A tobie? Nie, czas na żarty. Ty dowcipnisiu, ty dowcipnisiu. Przyjedź jak najszybciej do jednostki, to spokojnie porozmawiamy. Dzisiaj? Teraz? Normalnie. Tak. I kończę, bo rachunek telefoniczny zrujnuje jednostkę. W porządku. Niebawem będę, do zobaczenia. Dobra, w sumie pierwsza sprawa jest załatwiona, czyli ogólnie Tom zaraz przyjedzie do jednostki. O to nam chodziło, brawo Jack. Normalnie jesteś mistrzem. Dobra, teraz musimy iść tam obok ogólnie. Teraz do sekretariatu. I porozmawiać z tą babką. Dzień dobry, majorze. Chyba zapomniałam pańskiego nazwiska. W ogóle się nie przedstawiłem. Nazywam się Terry. Frank Terry. To pan jest niewątpliwie tym nowym pracownikiem. Tak. Zawsze lubiłem spostrzegawcze kobiety, panno... Hanks. Ale proszę mi mówić po prostu Julia. Jak sobie życzysz, Julio. Napije się pan kawy, majorze. Nie, dziękuję. Dziękuję, już piłem. Wobec tego, czym mogę panu służyć? Gdzie to było? Proszę, by powiadomiła pani majora Stewarta o włamaniu. Włamaniu? Ktoś niepowołany wtargnął do magazynu numer 2. Piękna wiadomość na początku dnia. Ale czemu pan mu sam tego nie powie? Jestem tu nowy. Nie chciałbym zaczynać współpracy od takiej informacji. No, rozumiem dokładnie. Pana doskonale. Oczywiście. Zaraz zadzwonię do Stewarta. Bardzo dziękuję pani za zrozumienie. Ależ nie ma za co. Cieszę się, że mogłam być pomocna. No i dobra, kolejna sprawa załatwiona, czyli zaraz zadzwonię do majora Stewarta, informując o włamaniu, którego dokonaliśmy my. Biorąc oczywiście ten mundur. Dobra, teraz możemy w końcu już wejść tutaj do gabinetu. Tutaj szefa. Tylko sobie z nim porozmawiamy. Słucham pana, majorze. Ma pan jakiś problem? Chciałbym się widzieć z dowódcą. Pułkownik jest niedysponowany. Na czas jego nieobecności ja przejąłem obowiązki dowódcy. To sprawa osobista. Rozumie pan, majorze. Przykro mi, ale będzie pan musiał poczekać parę dni. To nie może czekać. Niestety, nic nie mogę dla pana zrobić. O ty śmieciu. Trzeba z nim jeszcze raz porozmawiać. Ty! Witam, kolegę. Czym mogę pomóc? Chciałbym się widzieć z dowódcą. Pułkownik jest. Dobra, niedysponowany, jego... bla bla bla. To interesujące. Niedawno do niego telefonowałem. Nic na to nie poradzę, ale jeżeli to służbowa sprawa, to proszę mówić. Ja tu teraz dowodzę. Ty teraz dowodzisz. Aha, dobra. To, co mam do powiedzenia, jest przeznaczone dla uszu pułkownika. Jak pan chce, w takim razie zapraszam w przyszłym tygodniu. No ty śmieciu jeden, Rudy. Czegoś nie zrobiłem? Czy nawet nie pamiętam. Dobra, skończ pitoli, skończ Słucham pisać. Pana, majorze. Ma pan jakiś problem? A nie, cholera. Ja do pułkownika Williamsa w sprawie służbowej. Nie, no dobrze. Pułkownik jest bardzo zajęty. Ale teraz nagle bardzo zajęty. To poważna sprawa. Nie wątpię, ale generał też nie przyjeżdża z błahostkami. A nagle był chory, nie? Poczekam na niego tutaj. Wybaczy pan, ale to wbrew regulaminowi. To biuro adiutanta, a nie poczekalnia. To sam do niego wejdę. To naprawdę pilne. Przykro mi? Takie mamy przepisy. Przepisy przepisami, zaraz dostaniesz w mordę i tyle będzie. Chwila, będę musiał na moment jeszcze wyjść. I zadzwonić pewnie do majora Stewarta jeszcze.
zadzwonimy może jeszcze do majora Stewarta. Nie pamiętam właśnie do końca, kto tam było. Tutaj ciężko mi cokolwiek ogarnąć, zaraz zobaczymy. Jestem pewny właśnie. Słucham, Rogers. Halo! Halo, słucham. Kto mówi? Halo! Halo? Czy to zoo? Zadzwonił się pan na komisariat policji. Komisariat policji? To dlaczego małpa przy telefonie? A ty dowcipniś, dobra. Jak to tam, kurde, bo ja nie pamiętam teraz, jak to tam w ogóle trzeba było wejść. Dokumenty ogólnie mam, tak? Wszystko mam, czyli mógłbym ogólnie wejść tam, no już poinformowałem ogólnie tego majstra, no że... Chciałbym ogólnie tam wejść, wiesz? Aha, dobra, już chyba wiem, o co biega. Muszę ogólnie tam chyba majora Stewarta ogólnie poinformować o tym włamaniu, a nie pułkownika Williamsa, z tego co pamiętam. Zaraz to ogarniemy, poczekajcie chwilę. O, major, ludzka pamięć jest zawodna. Zapomniałam pańskiego nazwiska. Terry, Frank Terry. O. Nieważne, proszę zawiadomić majora Stewarta o włamaniu. Włamaniu? O jakim włamaniu? O czym pan mówi, majorze? Ktoś niepowołany wszedł do magazynu numer 2 jak do siebie. Włamanie? To niemożliwe. Koszary są dobrze strzeżone przez wartowników. Jeżeli pani nie wierzy, to proszę iść i sprawdzić. Proszę się nie denerwować. Zaraz zadzwonię do majora Stewarta. I dobrze. W końcu dzwoni, no. Halo, major Stewart? Dzień dobry, Julia Hanks. Mamy mały problem. Co się stało, panno Hanks? Otrzymałam meldunek o włamaniu do magazynu. Do którego magazynu? Z bronią? Nie, do magazynu 2. Mógłby pan coś z tym zrobić? Oczywiście. Dokończę tylko redagować pismo i zaraz się tym zajmę. Dziękuję za informację. Do widzenia. Do widzenia, majorze. Dobra, do widzenia, kupcę trąbkę do pierdzenia, w końcu możemy tam wejść. No cholera, no i widzicie, taka jest właśnie ludzka pamięć. Zapomni się człowiek jednej akcji, no i dupa, no i tak wychodzi właśnie. No dobra, teraz możemy spokojnie wejść, bo tu majora Stewarta o dziwo nie ma. Widzimy sobie tutaj ten nożyk do papieru najprawdopodobniej i możemy w końcu wejść tutaj do szefa. Kim pan jest? Nie znam pana, czego pan chce? Nazywam się Jack Orlando i jestem prywatnym detektywem. O ile wiem, prywatni detektywi nie chodzą w mundurach i to na dodatek wysokich rangą. Wszystko się zmienia, pułkowniku. Wszystko, dokładnie. Być może, ale przyzna pan, że widok detektywa w mundurze jest niecodzienny. Zgadzam się z panem. 100%. Skąd pan wziął ten mundur? Jak pan w ogóle tu wszedł? Można powiedzieć, że przywieźli mnie tu pańscy mundur. No cóż, pożyczyłem sobie z pańskiego magazynu. Jak to? Proszę się nie obawiać. Zanim zwrócę, oddam go do pralni. I odpowiada mi pańskie poczucie humoru. A ty dowcipnisiu. Denerwuje fakt, iż pod nosem dowódcy sprzedaje się broń bandytom. Chyba się przesłyszałem. Niemożliwe. Mam bardzo dobrą dykcję. Myśli pan, że uwierzy człowiekowi, który właśnie włamał się do wojskowego magazynu, przebywa tu nielegalnie i na dodatek przeszkadza mi w pracy? Tak właśnie myślę. W końcu nie ma pan innego wyjścia. Owszem, mam. Mogę po prostu pana stąd wyrzucić. Naturalnie, ale wówczas będę mógł przypuszczać, że pan też maczał w tym palce. To już jest czysta bezczelność. Pułkowniku, proszę pozwolić mi działać. Moje słowa nie są bez pokrycia. Szczerze w to wątpię. Rozumiem pańskie obawy. Byłem na nie przygotowany. Oto dokumenty, które są koronnym dowodem. No i to właśnie te dokumenty, które zabraliśmy Don Scalettiemu. To nieprawdopodobne. Dobry Boże. Własnym oczom nie wierzę. Halo, centrala? Dajcie mi szybko oficera dyżurnego. Nie, dlaczego tutaj się akurat buguje, że nie ma dźwięku? Muszę przysłać do mojego gabinetu dwóch strażników z bronią. Musimy aresztować majora Stewarta. Nie, nie przesłyszał się pan. Słucham? Tak, natychmiast. Czekam. Pozdrawiam tego, który teraz mi pisze na Steamie, nie? Popatrz no, Max.
kogo my tu mamy? Co to za miłe spotkanie. Wszyscy w komplecie. Nie wiedziałem, Jack, że zostałeś majorem. No cóż, wszystko się zmienia, Tom. Ja też nie wiedziałem, że jesteś wart tylko 500 dolców. Przestańcie pisać mi na Steamie. To była tylko zaliczka. Stuart, jak mogłeś? Jezu, czemu wy piszecie na Steamie teraz? Nie. Zostaniesz osądzony i zdegradowany. Wątpię. Nie ma świadków, nie ma sprawy. To chyba jasne. Nie rozumiem. Przypuszczalnie chcą nas wykończyć. Proszę, proszę. Oto przykład dedukcji prywatnego detektywa. Niestety nie do końca poprawnej. Nie do końca? Oczywiście. Zginie tylko pan pułkownik, a ty dostaniesz obuchem w łeb. Niestety na twoje nieszczęście na broni będą twoje odciski palców. Sam rozumiesz, w jakiej cię to postawi sytuacji. A ja jako policjant, zresztą dalej już wiesz. Pułkownik zostanie z honorami oddany wieczności, a ja trafię do więzienia na resztę życia. Czy to nie fantastyczny plan? No powiedz, Jack. A przy okazji, moje uznanie za efektowny pomysł z telefonem. Niestety kij ma dwa końce. Czy to znaczy, że potem zadzwonił do ciebie Stuart? I wszystko stało się jasne. Jak widzisz, twoja sytuacja jest gorzej niż beznadziejna. Majorze Stuart! Słucham, pułkowniku. Czy to prawda, że Pete był w to również zamieszany? Nie mógł się zdecydować. Teraz ma dużo czasu do namysłu. Ty łotrze, cholerny oszuście, zapłacisz mi za to! Proszę się tak nie denerwować, pułkowniku, bo się pan zgrzeje. Słuchaj, Tom. To ty zleciłeś zabójstwo Bellingera. Strasznie się robisz gadotliwy na starość, Jack. Czy ma pan, pułkowniku, jakieś ostatnie życzenie? Może cygaro? Przecież wiesz, że nie palę, Stuart. Gwarantuję panu, pułkowniku, że nie zdąży pan umrzeć na raka płuc. Może pan być tego pewny? Niczego nie można być pewnym, Stuart. Pamiętaj o tym. Nie ruszać się, bo strzelam! Rączki! Rączki! Spokojnie. To tak długo. Przepraszam, pułkowniku, ale byliśmy zajęci włamaniem do magazynu 2. On się włamał. Masz jeszcze coś do powiedzenia, Stuart? Ładny widok, pułkowniku, prawda? O tak, naprawdę piękny. Najbardziej podobają mi się ich miny. Rzeczywiście, miny mają nietęgie. Mówiłem ci, Stuart, że niczego nie można być pewnym. Wszystko się zmienia, pułkowniku. Wszystko. A propos zmian. Chciałem pana przeprosić za... Nie ma o czym mówić, pułkowniku. Dobra robota. Gdyby był pan wojskowym, dałbym panu medal. No, mundur już mam. To dobre. Może go pan sobie zatrzymać w prezencie. Bardzo dziękuję. To będzie moja pamiątka dobrego końca niedobrej sprawy. Jeszcze raz proszę przyjąć moje podziękowania. Wy nie stójcie tak. Zaprowadźcie tych gagatków tam, gdzie ich miejsce. Sąd wojskowy. Panie Orlando. Słucham pana, pułkowniku. Jestem pańskim dłużnikiem. Nie ma o czym mówić. Chciałbym się jakoś zrehabilitować. Już wiem. Zapraszam pana na kolację do siebie. Może w sobotę. Czuję się zaszczycony. Cała przyjemność po mojej stronie. A przy okazji, lubi pan ryby? Przepadam za nimi. Za łososia oddałbym mój kapelusz. No to wiem, co przygotować. Miło mi będzie gościć pana. Zapomniałem na śmierć. Proszę zadzwonić do nadinspektora. Do nadinspektora? Tak, i proszę mu powiedzieć, by przyjechał tu, do koszar, zabierając po drodze Elizabeth z mojego mieszkania. Elizabeth? Kto to jest Elizabeth? To kobieta, dzięki której mogłem całą sprawę pomyślnie zakończyć. Oczywiście, zaraz do niego przedzwonię i proszę nie zapomnieć o kolacji w sobotę. To naprawdę dobra robota, panie Orlando. Dokonał pan rzeczy niebywałej, panie Orlando. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Trzy. Proszę nie zapominać o skalety. Sędzia Thatcher będzie miał pełne ręce roboty. Jeszcze raz proszę przynieść moje gratulacje. No, nareszcie wszystko się skończyło. Skoro masz wolną chwilę, może w końcu zaprosisz mnie na kawę? Z przyjemnością, sam ją zaparzę. Coś sobie przypomniałem, nie mam w domu kawy, wobec tego może... Wiem, wiem. Wypijemy ją u mnie, ale żeby nie było niedomówień, w razie czego śpisz na rogówce. Dobre sobie. No i cóż, zakończyliśmy, można powiedzieć, jedną na razie z serii na moich kanale, na pewno będzie ich więcej. I możliwe, że to będą też kolejne przygodówki. Mówię, czas jeszcze pokażę, zobaczymy, co będę nagrywał. No cóż mogę powiedzieć o tej grze, no chyba wystarczająco się wypowiedziałem w trakcie swojej rozgrywki. Naprawdę ta gra dla mnie dużo znaczy, ponieważ no to jest poniekąd gra mojego dzieciństwa, gra, na której się wychowałem, gra, w którą naprawdę grałem za dzieciaka i teraz gra, można powiedzieć, że jako dorosły
chłopak. Dobra, słuchajcie. W tej serii to by było na tyle. Mam nadzieję, że ogólnie, że seria wam się podobała. No i zapraszam oczywiście na kolejne serie na moim kanale. Oczywiście zapraszam też do komentowania, oceniania, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. Ja się w tym miejscu już z wami żegnam, sorry. Po świńsku, ale zdrowo. Na razie i cześć jeszcze raz. Peace, yo.